Mroczna strona YouTube. Znając życie, pewnie wielokrotnie słyszeliście właśnie tę frazę w odniesieniu do nagrań typu Mereana, Mortegard Glesgor, o której kiedyś opowiadałem, w odniesieniu do Griftera, Shay St. John, Roberta Helpmana, czy na przykład The 15th Experience. To wszystko to w rzeczywistości tak naprawdę czubek, wierzchołek góry lodowej, a wszystkie te filmy, które oglądaliście na ich temat, raczej miały przynieść bardziej rozrywkę i zwyczajne rozwikłanie tajemnicy. Tak jak to robiłem te 2 lata temu, kiedy zajmowałem się ARG z internetu. Niemniej myślę, że to wszystko, o czym mówiliśmy wówczas, to nic w porównaniu do tego, o czym informowaliście mnie przez ostatnie może 2 tygodnie. Cześć, ja jestem Modar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, który będzie trochę inny od wszystkich, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na pewien ważny problem. Problem, który sprawi, iż raczej nie będę patrzył na YouTube już w taki sam sposób, w jaki robiłem to do teraz. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć czemuś, co inni twórcy określają mianem Nethera YouTube'a. Dzisiaj przyjrzymy się jego mrocznej stronie, do której niestety dotrzeć jesteśmy w stanie przerażająco łatwo. Jeżeli kiedykolwiek miałbym robić iceberga YouTube'a, to co widzicie teraz znajdowałoby się najpewniej na samym jego dnie. Miejsce, gdzie wrzucane są najpewniej nagrania morderstw, butów, psychopaci, terroryści, brutalne, krwawe sceny, w głębi siebie przerażająca i nieludzko mroczna działalność artystyczna, czy rzeczy, które żerują na twoim dzieciństwie, przedstawiając te wszystkie postaci, które kochałeś będąc dzieckiem, jako przerażające, brutalne stwory. Dziś będzie zdecydowanie grubo. Moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie kciuka w górę pod filmem na dobry początek i dajcie się ponieść historii mrocznej strony YouTube'a, która sprawia, iż YouTube wcale nie jest już takim dobrym miejscem. YouTube i sam internet stał się niejako naszym uzależnieniem, które pielęgnujemy każdego dnia. Oglądając naszych ulubionych twórców, słuchając muzyki, a jednocześnie oglądając piękne teledyski, niekiedy oglądając niepokojące filmy takich ludzi jak ja, którzy informują o mrocznych rzeczach z internetu, które w dużej mierze mają nam zapewnić straszną rozrywkę. I głównie właśnie dobrze spędzając czas. Niemniej, niekiedy natrafić możemy na coś, ściślej mówiąc, mrocznego. Lecz nie w taki sposób, w jakim wy to rozumiecie. YouTube to tak naprawdę olbrzymi ocean, a te wszystkie rzeczy, które wymieniłem wam przed chwilą, to tak naprawdę wszystko to, co widzimy z brzegu. Wszystkie te piękne fale i ewentualnie ta woda, w której jesteśmy w stanie zanurkować. Mroczne rzeczy znajdują się niestety dużo, dużo głębiej. Lecz najpewniej nigdy tam nie zagościmy, prawda? Niestety nie. A wszystkiemu temu winny będzie jeden prosty znak interpunkcyjny. Niejaka kropka. Pomost na tą drugą, alternatywną, znacznie ciemniejszą stronę YouTube'a znajduje się w wyszukiwarce, czyli narzędziu, z którego korzystamy każdego dnia. I tutaj pojawia się kwestia tak zwanej kropki. Jeżeli jakby nigdy nic w tym miejscu postawisz tylko kropkę, twoim oczom ukaże się mnóstwo wyników, które na pierwszy rzut oka zdają się być jedynie przypadkowymi ciągami liter oraz emotikonów. Niekiedy niektóre znaki będą prezentować się niezwykle specyficznie. Niemniej jakiegokolwiek przekazu, w tym za grosz. Po wejście w którekolwiek z owych wyszukiwań przeniesiesz się na kompletnie mroczną stronę YouTube'a. Zobaczysz rzeczy prawdziwie przerażające, które absolutnie nie powinny występować na platformie, jaką jest YouTube. Całe to chore gówno, które możemy tam zobaczyć, zdecydowałem się podzielić na kilka grup. Niemniej nie będzie to hierarchia wedle stopnia niepokoju tych rzeczy, czy coś w tym guście. Pragnę jedynie jak najbardziej zobrazować problem. W pewnym sensie wyniki twojego wyszukiwania będą żerować na twoim dzieciństwie, prezentując różne zwyrodnialskie, krwawe i niezwykle brutalne animacje powstałe na podstawie bajek dla dzieci, takich jak Świnka Peppa, tego jest tutaj absolutnie najwięcej, SpongeBob,
czy cokolwiek w tym stylu. Znajdą się tutaj także inne animacje, które są już tworzone stricte przez użytkowników i one są chyba o niebo gorsze. Poza tym nie brakuje tutaj typowo filmów, które mają jedynie zaszczepić w nas nutkę niepokoju, głośnymi, niemiłymi, strasznymi dźwiękami, z soundtrackiem z FNAF 2 na czele, niekiedy niezwykle przesterowanym. Lecz zdecydowanie najgorszą rzeczą tu obecną są wszelkie filmy prezentujące rękoczyny, przestępstwa, terroryzm. Brutalne filmy prezentujące tak przerażające zjawiska, które ponadto naprawdę gdzieś się wydarzyły, że aż strach o tym wspominać. Szczególnie najbardziej ruszają mnie filmy, w których wykorzystywane są zwierzątka, bądź naprawdę mocno ruszył moje serduszko film, w którym mamy bezbronną dziewczynę w towarzystwie jakiegoś psychola w masce, którego zachowanie w niniejszym filmie jest tak przerażające, że nie mogłem obejrzeć tego do końca. I tutaj się zatrzymam. Warstwa wszystkiego co złe, które jest tutaj obecne, sięga jeszcze dalej i pewnie istnieją tutaj rzeczy, o których nawet wam się nie śniło, których samemu nie zbadałem, bo nie dałem rady. Ponadto z pewnością nie pokażę wam tego, co znalazłem na tamtej stronie YouTube'a. Przede wszystkim dla waszego dobra, ponieważ myślę, że istnieją tam widoki, których zwyczajnie nie da się odzobaczyć. Niemniej, jak to wszystko możliwe? Dlaczego YouTube na to pozwala i dlaczego to absolutnie nie jest kontrolowane? Dlaczego ci ludzie od dosłownie kilku lat cały czas publikują tam rzeczy, które nigdy nie powinny pojawić się na tej platformie? Dlaczego osoby te nie są poprowadzone do jakiejkolwiek odpowiedzialności? No i tutaj dochodzimy do głównego problemu, który rozwiązany został przez pewną osobę z Reddita. A teraz przytoczę wam jej słowa. Jestem użytkownikiem, który często odwiedza Deep Web i strony typu Onion, robiąc to jedynie dla własnej rozrywki. Robiąc to od lat, poznałem mnóstwo sposobów na pozostanie bezpiecznym. Znalazłem wiele stron internetowych, które dzielą się swoimi prywatnymi filmami o czerwonym pokoju, makabrycznych treściach od 10 po terroryzm, aż po ostre, przeklęte projekty artystyczne, które są łatwo wrzucane na YouTube i są publiczne. Większość z nich jest bardzo prosta. Jak to uchodzi im na sucho? Wada istnieje w systemie YouTube do wykrywania treści. Kropki i emotikony. Wszystkie te świry publikują swoje treści z pomocą metadaty właśnie z tymi dodatkami, czyniąc je niezidentyfikowalnymi. Mogą zostać usunięte jedynie wtedy, kiedy widzowie odnajdą je i zgłoszą ręcznie. Więc tak, możesz dostać link do najbardziej niepokojących części Dark Webu prosto z YouTube. Zatem nie szukaj rzeczy z kropką z przodu, szczególnie z emotikonami. Z polskiego na ludzki algorytm absolutnie nie jest w stanie zidentyfikować tych treści, nie jest w stanie ich jakkolwiek zatrzymać, usunąć czy zablokować, ponieważ nie odróżnia ich od każdego innego, normalnego, logicznego tytułu. Kropki, przecinki, niezrozumiałe znaki, emotikony i wszystko w kolejności, która nie ma sensu. Wszystko to jest w stanie zamaskować najgorsze fekalia, jakie kiedykolwiek zostały wylane na YouTube. Więc teoretycznie to tylko my jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek w tym guście, ponieważ milczenie jest cichą zgodą, a ci ludzie cały czas gdzieś tam są i prowadzą swoją nielegalną, przerażającą i mroczną działalność na naszej ulubionej platformie, jednocześnie z pewnością niszcząc światopogląd wielu młodych ludzi. Ponieważ w ostatnich latach z YouTube'a korzystają głównie osoby bardzo młode, raczej w wieku przedszkolnym, a w głównej mierze szkolnym. I siłą rzeczy nawet przez przypadek mogą w niezwykle łatwy sposób dostać się tutaj i mieć traumę do końca życia. Zatem niezależnie od tego, czy jesteś widzem czy twórcą, udostępnij ten filmik gdzieś dalej, by mógł on zyskać większą popularność. Być może YouTube faktycznie zwróci na to uwagę, gdy będziemy faktycznie mówić o tym problemie. Ja jestem tylko zwykłym twórcą, których tysiące na całym świecie, lecz jeżeli my wszyscy zjednoczymy się i wy, twórcy, również będziecie tworzyć filmy właśnie na ten temat, jakkolwiek nagłaśniając tę sprawę, to być może uda nam się jakoś wygrać. Oczywiście usuwanie tego typu treści byłoby walką z wiatrakami, lecz być może YouTube chociaż mógł wpłynąć na to w taki sposób, by te wyszukiwania nie pojawiały się cały czas masywnie po wpisaniu tylko kropki.
zablokowanie, chociaż w tym wypadku częściowe. Właśnie zablokowanie tego mostu i tak przyczyniłoby się do znacznego spadku kontaktów z tym problemem. Nie wiem, czy ten materiał cokolwiek zmieni, cokolwiek wniesie. Szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Być może obejrzy go ktoś ważniejszy ode mnie, ktoś, kto faktycznie ma wpływ na setki tysięcy, może nawet miliony ludzi w tym kraju i być może jego słowa coś faktycznie wniosą. Już za granicą powstało kilka bardzo głośnych materiałów na ten temat i zdaje się, że YouTube chociaż troszeczkę być może bagatelizuje ten problem, to jednak przynajmniej powoli zdaje się z nim walczyć, ponieważ już kiedyś istniał podobny bezsensowny ciąg znaków, o którym niegdyś było dosyć głośno. I w tej chwili po wpisaniu go w wyszukiwarkę nie znalazłem praktycznie żadnych materiałów nieodpowiednich. Więc faktycznie co nieco się tutaj dzieje. Ja natomiast od siebie mogę dodać, stwierdzić, iż tak naprawdę to, co przedstawiłem w dzisiejszym filmie, to co faktycznie zobaczyli ludzie, którzy zagłębili się w tą mroczną część internetu, to tak naprawdę pewnie wierzchołek góry lodowej i to, co skrywa się znacznie głębiej w podziemiach, jest pewnie o wiele mroczniejsze od tego, co moglibyśmy sobie wyobrazić. I z pewnością znajduje się tam masa innych przerażających rzeczy, o których dzisiaj nie chciałbym już rozmawiać. Dziękuję wam w tym momencie za uwagę i za to, jak wielu z was pisało do mnie, bym zajął się tym problemem. Początkowo miałem już to zrobić, lecz zostałem odciągnięty przez pewne osoby, które stwierdziły, że chyba nie warto. Lecz potem pomyślałem, że przecież milczenie jest cichą zgodą, a na coś takiego absolutnie nie powinniśmy się zgadzać. Uff, trochę zbyt dramatycznie się tutaj zrobiło. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Strzel pod filmem kciuka w górę, jak jesteś nowy. Cóż, tradycyjnie musimy skończyć jak każdy YouTuber. Zostaw suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 100 tysięcy widzów, a chyba fajnie byłoby zostać tutaj na dłużej. Wpadaj na mojego Discorda, Instagrama i wszystko inne, linki macie w opisie. No i cóż, jeszcze wbijaj na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, filmy tam za niedługo chyba. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym filmie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za jego oglądanie, do usłyszenia w kolejnych i miłego dnia wam wszystkim, mówi do was Mondar, trzymajcie się, cześć. Poważnie dziś było. Chyba idę nagrywać kolejny film o Squid Game. Cześć.